Referendum lokalne w Bielsku-Białej nieważne. Nie udało się osiągnąć wymaganej frekwencji, która powinna wynieść 30%. Zabrakło nieco ponad 1,5%. Mimo to grupa mieszkańców, która sprzeciwia się budowie spalarni odpadów w mieście, nie zamierza odpuszczać i zapowiedziała protest na najbliższy czwartek, kiedy to ma odbyć się sesja Rady Miejskiej. Sprzeciwiamy się budowie spalarni z bardzo wielu względów. Względy finansowe, względy finansowo-ekonomiczne, zdrowotne, społeczne, środowiskowe, klimatyczne. Przeciwwskazań do budowy spalarni w takiej lokalizacji jak Bielsko-Biała jest bardzo wiele. Podnosimy te wszystkie argumenty m.in. na stronie www.referendum-bb.pl, a także na naszych fanpage'ach. To jest 3-letnia dyskusja i edukacja z naszej strony mieszkańców na temat tych wszystkich przeciwwskazań. W referendum urzędnicy pytali o 3 kwestie, choć zdaniem wielu budząca największe kontrowersje jest właśnie ewentualna budowa spalarni przy ulicy Lądzina. Mieszkańcy głosowali także za dofinansowywaniem przez gminę leczenia in vitro, a także ograniczeniem ruchu na jednej z głównych ulic w mieście, czyli 3 maja. Na razie jednak nie wiadomo, jakie decyzje w tych kwestiach podejmie miasto. Zabrakło niewiele. Ale mimo, że zabrakło, uważamy, że ta frekwencja na poziomie ponad 28% to jest naprawdę sukces, zwłaszcza jeśli porównamy to z innymi miastami, gdzie podobne głosowania były przeprowadzane. Przykład Starachowic czy Nowego Sącza, gdzie też były referenda w sprawie spalarni i tam odpowiednio frekwencja wyniosła 12,6%. Także te 28% jawi się jako sukces. Przeciwko budowie spalarni zagłosowało ponad 54% osób, które wzięły udział w referendum. Za dofinansowaniem zabiegów in vitro ponad 62%, a przeciwko ograniczeniu ruchu w ścisłym centrum prawie 62% głosujących.